słyszę dobre dźwięki. Witamy serdecznie w Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza, chyba w najbardziej ekologicznym, urokliwym miejscu Filharmonii, czyli naszej galerii przy cerkwi. Jesteśmy w trakcie festiwalu, słyszę dobre dźwięki, a z nami niezwykłe gościnie, goście, kto jak woli. Pani Magdalena Sipowicz i pani Małgorzata Limanówka. Dzień dobry. Tłumaczki języka migowego. Drogie panie, to może zacznijmy od początku. Gdyby każda z pań opowiedziała, jakimi ścieżkami, drogami dotarliście do takiej niezwykłej specjalizacji życiowo-zawodowo. Pani Magdaleno. Wow, to jest długa opowieść. Nie wiem, czy mamy aż na tyle czasu. Natomiast u mnie ta historia rozpoczęła się od studiów. Poszłam na pedagogikę specjalną i na drugim roku wybrałam specjalizację surdopedagogikę, czyli właśnie pracę z osobami niesłyszącymi. I tam zaczęłam uczyć się systemu językowo-migowego. Jest to system, który jest różny od polskiego języka migowego, czyli tego języka, którym teraz tłumaczymy. Natomiast ja poczułam się jak ryba w wodzie, bo jestem osobą bardzo mimiczną i poczułam, że to jest taki mój świat, gdzie mogę poprzez tą mimikę i ekspresję wyrażać siebie. No i tak nauczyłam się 3 stopni tego systemu, a potem poszłam tłumaczyć na Akademię Górniczo-Hutniczą i okazało się, że nie dość, że ja nie znam tego sposobu komunikowania się, czyli polskiego języka migowego, którym posługują się osoby głuche, to jeszcze nie potrafię tłumaczyć. Generalnie to było w 2009 roku, więc w Polsce na ten temat, w Polsce na ten temat nie było jeszcze nic wiadomo na temat tego, jak się tłumaczy, co się powinno robić i tak dalej, bo dopiero Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego powstało 2 lata później. Więc ja po prostu na zasadzie prób i błędów i ciągłego wchodzenia w środowisko i próby kontaktu byłam nieugięta pod tym kątem. Udało mi się nauczyć naturalnego języka migowego, no i tak zaczęłam powolutku tłumaczyć. Potem powstało stowarzyszenie, które jakby dało nam taką ogromną dawkę wiedzy i wsparcia. No i tak właściwie jestem teraz tutaj. Tak pokrótce, naprawdę. Pani Małgorzato? Ja również po raz pierwszy jak gdyby spotkałam się z językiem migowym na studiach. Natomiast u mnie troszeczkę tak historia romantyczna. Poznałam ognistego bruneta, który zawładnął moim sercem. A okazało się, że jest niesłyszący i miga do pięknej filigranowej blondyneczki i stwierdziłam, że on tak pięknie miga, że ja po prostu muszę się nauczyć tego języka. Jak się już nauczyłam tak troszkę, to się okazało, że ta piękna filigranowa blondyneczka jest jego narzeczoną od 4 lat. Ale dzięki temu poznałam ją i poznałam jego i stali się moimi przyjaciółmi. I przez to, że jak gdyby znaleźliśmy wspólny kontakt, komunikację, mamy do tej pory kontakt ze sobą, nie wyjechali za granicę, natomiast no, fantastyczni ludzie i dzięki nim poznałam ten świat niesłyszących. I tak kroczek po kroczku, miałam przyjemność właśnie być członkiem założycielem Stowarzyszenia Tłumaczy Polskiego Języka Migowego, gdyż też świadomość była taka w Polsce, jaka była, więc gdzieś tam poza granicami Polski ten tłumacz inaczej wyglądał, a miał inne prawa i stwierdziliśmy, że musimy coś zrobić tutaj w Polsce na ten temat. I tak też to się rozwija do tej pory. A powiedzcie panie, czy trzeba mieć jakieś specjalne predyspozycje, co tak naprawdę powoduje, że ktoś może zostać tłumaczem migowym? Bo my najczęściej jak myślimy sobie o tłumaczu, no to oczywiście zdolności lingwistyczne, dobra pamięć. Jak to jest w przypadku tłumacza migowego? Wow, szerokie pytanie. To jest bardzo podobne. Tak naprawdę język migowy jest takim samym językiem jak każdy inny język, tylko że forma przekazu jest inna, a jest to język przestrzenny, nielinearny, tak samo jak języki foniczne, więc trzeba mieć dobrą pamięć, trzeba mieć wiedzę na ten temat i tak samo jak każdy tłumacz, będąc tłumaczem jakiegokolwiek języka, ma dane predyspozycje, to takie predyspozycje powinien mieć też tłumacz języka migowego. Mimo tego, że jest to język przestrzenny, więc na pewno trzeba mieć też odpowiednią koordynację i
I przede wszystkim wyobrażenie na temat tego, jak to ma wyglądać, ponieważ jest to przede wszystkim przestrzeń. My w języku mingowym pokazujemy bardzo dużo przestrzenią, tak? Tak, czyli bardziej taka pamięć wzrokowa niż słuchowa, tak mi się bardziej kojarzy, że tutaj tak dominuje. Bo język migowy, tak jak Gosia wspominała, jest językiem wizualno-przestrzennym. To oznacza, że wszystko, co jest przed nami, tutaj dookoła nas, budujemy tutaj tą całą składnię. Więc ta pamięć wzrokowa i ta koordynacja właśnie wzrokowo-ruchowa jest niezwykle potrzebna. Ja na przykład powiem po sobie, że ja uczę się języka angielskiego już chyba 20 lat. No i generalnie ta moja pamięć słuchowa jest taka sobie. Natomiast wzrokowo ja po prostu zapamiętuję w bardzo błyskawicznym tempie. Dlatego ten sposób akurat i ten język tak bardzo mi spasował. Więc myślę, że tak po sobie to, nie wiem, tak to rozumiem. A na czym polega, czy jak wygląda taki zwyczajny dzień pracy u pani? Czy ty za każdym razem to są nowe projekty, wyzwania, nie ma jakiejś takiej rutyny, czy jest taki zwyczajny dzień, tak jak my przychodzimy, jakieś są czynności? Znaczy tak, no my generalnie mamy inny charakter pracy, ponieważ Gosia pracuje jeszcze w szkole jako nauczycielka, to może Gosia opowie o sobie, natomiast u mnie to wygląda tak, że u mnie każdy dzień jest inny. I jest tak, że na przykład jeżeli tłumaczę na jakimś uniwersytecie zajęcia, no to one są cyklicznie w danym semestrze, ale jeśli na przykład nie podejmuję się takiej pracy, to wszystko zależy od zleceń, które przychodzą. Czyli na przykład mam tydzień, który jest wypełniony po brzegi, a jest tak, że jest tydzień na przykład bez zleceń i wtedy odpoczywam. Więc tak naprawdę ja uwielbiam tą pracę, bo to są nowe wyzwania, nowi ludzie i za każdym razem trzeba się umieć dostosować do nowej sytuacji. I dzięki temu też, że tłumaczę w różnych miejscach, poznaję ogrom różnych sytuacji, ogrom wiedzy. Nawet na koncercie, nawet po koncercie, na którym byłyśmy w piątek, tak mówiłam do Gosi, że gdyby nie fakt tego, że jestem tłumaczem, to nie wiem, czy bym w ciągu jednego życia zobaczyła, doświadczyła i nauczyła się tylu rzeczy, bo my się musimy przygotować do tłumaczenia, więc musimy tą wiedzę nabyć. Wiadomo, że ona jest w większości w takiej pamięci krótkotrwałej, natomiast gdzieś te ślady po prostu zostają i potem łatwo jest to wszystko ze sobą powiązać. Także u mnie każdy dzień, reasumując, jest po prostu inny. Ja również mam każdy dzień inny, niezależnie od tego, że pracuję w przedszkolu i też w szkole w Warszawie w Instytucie Głuchoniemych. Tak samo jak tłumaczę języków fonicznych, my również specjalizujemy się w danej konkretnie dziedzinie. Ja się konkretnie specjalizuję w tłumaczeniu artystycznym, tłumaczeniu muzycznym, w przekładach utworów muzycznych, jak również z racji tego, że pracuję z dziećmi, adaptuję może na język migowy bajki. I jak gdyby to jest główny też mój cel tłumaczenia. Ponieważ tak jak każdy inny tłumacz, jest środowisko medyczne, środowisko religijne, środowisko prawnicze, sądowe i to wszystko zależy. My mamy taki też może komfort, że wiemy, mamy wiedzę i wiemy, co powinniśmy wziąć na tłumaczenie, z czym sobie poradzimy, a z czym sobie nie poradzimy. Mimo tego każde zlecenie, każde tłumaczenie jest inne, ponieważ spotykamy się z konkretnym człowiekiem. I to jest chyba najważniejsze. Czas pandemii też nam pokazał, jak ważny jest kontakt z tym drugim człowiekiem, że widzę tego niesłyszącego. Wiem, że to jest klient, który mnie rozumie. Mam feedback, czyli informację zwrotną. I to jest też piękne, bo język migowy, podobnie jak języki foniczne, w ogóle jak język polski ma, w zależności od tego, gdzie jest region, daną gwarę, też są warianty w języku migowym. I to jest piękne, że spotkamy się, na przykład tutaj spotkaliśmy osoby niesłyszące ze Szczecina, poznajemy, jak oni migają. Ja jestem z województwa mazowieckiego, koleżanka jest z Małopolski. I jak gdyby my też te języki się, jak gdyby te warianty językowe się przenikają. I to jest niesamowite w tym języku, że my poznajemy ten język i jego bogactwo, tak jak język polski ma swoje bogactwo. Są grule, są ziemniaki, są kartofle. Bardzo podobnie jest w języku migowym. A czy są jakieś przestrzenie takiej kreacji, że panie musicie same dostosować, wymyślić jakieś gesty, bo nie ma odpowiedników w tym języku? To może tak, język migowy to nie jest język gestów, to jest język znaków.
I jeśli chodzi o znaki języka migowego, w zależności od tego, on się buduje tak samo ten język, tworzy się, jak tworzy się język jakikolwiek. Więc na przykład, jeśli my mamy zapożyczenia w języku polskim, z języka przede wszystkim angielskiego, w szczególności jeśli chodzi o technologie, komputery i innowacje, jest podobnie w języku migowym. Jeśli nie mamy danego słowa, to też sprawdzamy, skąd to słowo pochodzi i jak tam w danym państwie się miga dane słowo. A czasami tworzą się te słowa w zależności od środowiska, które się tym zajmuje. Powiedzcie mi Pani, bo wspomniała Pani, że są takie, powiedzmy, projekty, których byście się nie podjęły, przetłumaczenia. I jaka sfera stanowi takie największe wyzwanie, czy największą trudność? Co może być właśnie taką przeszkodą nie do pokonania? To znaczy, to wydaje mi się, że to jest bardzo indywidualna kwestia każdego tłumacza, bo na przykład ja byłam jako tłumacz w sądzie raz i podjęłam decyzję, że to był mój ostatni raz. I wiem już na przykład, że do sądu tłumaczyć nie pójdę. Tak jak raz tłumaczyłam matematykę i wiem, że matematyki też tłumaczyła nie będę, bo to po prostu nie jest zakres, z którym ja rezonuję. Natomiast jak idę do teatru i tam tłumaczę jakieś przedstawienie, to po prostu czuję, że to jest taka przestrzeń, w którą ja się, nie wiem, brakuje mi słowa, wtapiam, spajam się z tym. Bardzo lubię na przykład tłumaczyć w środowisku akademickim, ale też nie wszystkie kierunki. Natomiast dzięki temu, że ja spróbowałam wielu rzeczy, ja wiem, z czym sobie poradzę, a z czym sobie nie poradzę. Więc nie wiem, czy istnieje coś takiego jak obszar, z którym ktoś, znaczy, z którym nie możemy sobie tu poradzić my jako tłumacze. Tylko myślę, że to jest bardzo taka indywidualna sprawa, że dzięki temu, że mamy ten kodeks etyczny, w którym się kierujemy i tam po prostu mamy taki punkt, że my podchodzimy do siebie w taki sposób krytyczny. To znaczy ja wiem, jakie są moje mocne strony, jakie są moje słabe strony. Wiem, gdzie mam zakres słownictwa, żeby sobie poradzić z daną dziedziną i tam po prostu idę, a gdzie sobie nie radzę, no to staram się tego środowiska po prostu nie wybierać. Natomiast są różne sytuacje w życiu, no i czasami tłumaczymy w takich środowiskach, gdzie byśmy się nie spodziewały, że na przykład możemy, prawda? Więc ja, mówiąc o sobie, myślę, że dzięki temu, że doświadczam tego, już wiem, czy chcę to kontynuować, czy nie. W takim razie dochodzimy do Pani. Jak to wygląda w przypadku właśnie tłumacza migowego, kiedy mamy do czynienia tak naprawdę z sytuacją muzyczną? Wszystko właśnie też zależy od tego, jak rezonujemy z daną muzyką. Zagraniczne media pokazują już od wielu lat, że można tłumaczyć koncerty mocno rockowe i można tłumaczyć również poetycką muzykę, poezję śpiewaną, więc to też wszystko zależy od tego, w jaki sposób się przygotowywać. Przygotowywać się przede wszystkim na pewno trzeba wsłuchać się w tą muzykę, poczuć tą muzykę i też trzeba pamiętać o tym, że język migowy to nie są tylko znaki języka migowego. To jest mimika, to jest ruch ciała, to jest podobnie jak mimika jest nieodłączną częścią gramatyczną języka migowego, ona też przekazuje intonację, ten głosu i w bardzo podobny sposób można przekazać muzykę, tak naprawdę tak jak ją czujemy. I to trzeba pamiętać o tym, że to nie jest tłumaczenie, to jest interpretacja, ponieważ każdy, kto słyszy dany utwór, interpretuje go również na swój własny sposób, poprzez swoje doświadczenia, poprzez swoją wrażliwość na dane dźwięki. Jak jest u Pani? Ja przede wszystkim widzę to w ten sposób, że proces przygotowywania się do tłumaczenia takiej piosenki jest dość długi, bo dla mnie ona musi, nie wiem jak to dziwnie może zabrzmieć, ale ona musi we mnie po prostu wejść. Ja ją muszę czuć każdym fragmentem swojego ciała, bo jeżeli ja nie czuję tej piosenki, nie wiem o co w niej chodzi, nie czuję zamysłu, nie czuję tych bitów, tych wibracji, to po prostu to jest takie drętwe. A czasami naprawdę wystarczy jedna, nie wiem, jakiś ruch na twarzy. To są po prostu takie delikatne, subtelne niuanse w tym przekazie. Także to nie są tylko znaki, ale to po prostu całe ciało wchodzi w rezonans z tą muzyką.
Więc ja lubię mieć dużo, dużo czasu, żeby poczuć, nauczyć się i po prostu jakoś się powiązać z tą piosenką, żeby to dobrze przetłumaczyć. A jakiej muzyki panie na co dzień słuchacie? Tak dla siebie, dla przyjemności. U mnie jest to tak różne, że aż teraz muszę się zastanowić, którą ostatnio słuchałam. Ja pracuję z dziećmi niesłyszącymi i pracuję, jestem nauczycielem rytmiki i logorytmiki, więc no na pewno na co dzień mam kontakt z utworami dla dzieci, ale również ludowymi. Dlaczego? Ponieważ ludowe takty, no to one są w Polsce od dawien dawna, to jest nasza kultura. No i one również są na 2/4, na 4/4, tak jak bije serduszko dziecka. Więc dlatego też zaczynamy, jeśli mamy podstawę w uchu, wysłuchamy w ciele swoim, to w jaki sposób jest nasza ludowa tradycja, która nam przekazuje, to potem się dzieci rozwijają niesamowicie w danym kierunku, w którym one chcą. No ale również słucham muzyki z pazurem i również muzyki klasycznej i również teraz się tak zastanawiam, nie wiem, no, zastanawiam się, czy jakiejś, którejś nie słucham teraz. Ja generalnie zaczynam chyba od muzyki metalowej. Śpiewałam nawet w zespole metalowym swojego czasu. Nie, to była dosyć taka głęboka transformacja, bo przechodziłam przez hip-hop i tak dalej. Na przykład w piątek byłam na tym koncercie Żywioły. Po prostu jak zaczęłam szlochać na początku, ale w międzyczasie zorientowałam się, że nie mam chusteczki, to musiałam przestać i się popłakałam na sam koniec, bo to było takie wzruszające, że ja nie byłam w stanie się temu nie poddać. A ja na co dzień chyba bardziej taką muzykę medytacyjną słucham w tym momencie. No i tak doszliśmy do naszego festiwalu trochę. My gdzieś tam długą drogę odbyliśmy, bo od 2016 roku i tak z nami został tytuł, który kiedyś miał bardzo dosłowne znaczenie, czyli to słyszę dobre dźwięki. Jak panie rozumiecie dobre dźwięki? Co to są te dobre dźwięki według was? To ja podejdę znowu z takim z takim wejściem. Dobre dźwięki to przede wszystkim dla mnie dźwięki, które nie mają złej wibracji, negatywnej wibracji, które by spowodowały. Dobre dźwięki to przede wszystkim takie dźwięki, które pozwolą nam rozwinąć się swoją wyobraźnię, wyobrazić sobie ten dźwięk, który jest, jak wpływa na mnie pozytywnie. Jak ja potem się czuję, kiedy usłyszę tą muzykę, bo każda muzyka wpływa jakoś na mnie, przynajmniej na mnie. I staram się przede wszystkim, kiedy nauczam dzieci niesłyszące, to staram się, żeby one też odczuły to w taki sposób, żeby to była takie wysokie, pozytywne, dobre wibracje. Dokładnie wyjęłaś mi to z ust. Naprawdę też tak uważam. Dla mnie muzyka ma po prostu podbudować, ale też może być refleksyjna, więc to wszystko zależy od tego, jakie mamy potrzeby, ale myślę, że taka, jak jest pozytywna i dobrze się czujemy, to są właśnie takie dobre dźwięki. I niezależnie od tego, jaki rodzaj muzyki to jest tak naprawdę, bo to są bardzo indywidualne preferencje każdego człowieka. No to opowiedzcie nam, panie, jak się odnalazłyście w naszym lodowym pałacu. To już koleżanka powiedziała, jak przeżyłyśmy piątkowy koncert. Aha. Niesamowicie. Niesamowita akustyka, niesamowite poczucie. Problem jest też taki w słowach, że słowa oczywiście jak gdyby porządkują nam świat, ale są nieprecyzyjne. Więc albo się to czuje, albo się tego nie czuje. Ja myślę, że z muzyką jest tak, że tego nie da się powiedzieć z głowy. Po prostu musi płynąć z serca. Jak muzyka płynie z serca do serca drugiego człowieka, ja już zaczynam się rozklejać. To bardzo rezonuje. Natomiast jeśli chodzi ogólnie o Szczecin, po prostu poznaliśmy tylu fantastycznych ludzi, że nie wiem, czy jestem zaskoczona, ale chyba się nie spodziewałam naprawdę takiej dobroci, serdeczności, a w ogóle ten budynek to robi takie wrażenie. Niesamowite. Także same plusy, jeśli chodzi o tą filharmonię. Zakładam, że to jest pierwsze spotkanie, ale oczywiście rozpoczynające ciąg kolejnych i jestem przekonana, że na kolejnym festiwalu znowu się spotykamy i może coś wspólnie razem pokombinujemy jeszcze dla dobrych dźwięków. Polecamy się na przyszłość. Będzie nam bardzo miło. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.